No to mamy trzy różne tablice, one mają różne wartości. Żeby pobrać wartości z tych tablic, czyli chcemy się odwołać do konkretnego elementu, wystarczy po indeksie pobrać te dane. Czyli możemy console log, mamy powiedzmy tą tablicę alfa, czyli zmienną, która przechowuje tablicę i chcielibyśmy pobrać sobie wartość 2, więc wystarczy w nawiasie kwadratowym wpisać właśnie indeks tego elementu, klucz, czyli w tym przypadku będzie to 1. Zobaczmy. Mamy alfa od 1 i to jest dwójeczka faktycznie, bo to jest ten element. Jeżeli bym tu wpisał 2, no to mamy 3. Analogicznie, jeżeli byśmy mieli beta, to tu w ten sam sposób możemy się odwołać do tych elementów. Czyli beta o indeksie 2, czyli mamy 0, 1, 2, czyli to jest czwóreczka i faktycznie w konsoli mamy tą wartość 4. Czyli w ten sposób możemy pobrać sobie te dane w tablicy. Jeżeli chciałbym sumować sobie te elementy, wszystkie jakie mam w tablicy, akurat mam 3, no to zrobię to troszkę na piechotę, potem powiem sobie o pętlach, więc będzie to troszkę inaczej wyglądać. No ale jeżeli byśmy się bardzo mocno uparli, tutaj mam literówkę, no to możemy sumę obliczyć w ten sposób. No to na razie nie jest najlepsze rozwiązanie, jeśli chodzi o podejście do programowania, ale sprawdzamy, czy faktycznie tak można zrobić. No i mamy beta 0, 1, 2, czyli mamy 2 plus 3 to jest 5, plus 4 to jest 9, no i faktycznie zgadza się. W ten sposób możemy pobierać i wykonywać operacje na naszych elementach tablicy.